Cześć kochani, z tej strony Etyczna. W dzisiejszym odcinku będziemy w naszym laptopie Lenovo Legion 5 wymieniali pastę termoprzewodzącą, a więc zapraszam. Pierwsze, od czego sobie zaczniemy, będzie oczywiście wyłączenie naszego lapka. Raczej nie widziałem osoby, która robiła to na włączonym ze względu na to, że w taki sposób można łatwo przegrzać procesor. I to jest bardzo niebezpieczne. Czekamy, aż nasze diody zgasną. Dwie. I nasz lapek jest wyłączony. Dobra. Teraz warto przygotować nasz cały ekwipunek do tego potrzebny. Oczywiście wiadomo, jak to w nowym laptopie, póki co narzędzie do podważania, po którymś tam razie otwierania już nie będą nam potrzebne, ale na początek zatrzaski jednak mogą trzymać, a więc to musimy się zaopatrzeć. Drugą rzeczą jest oczywiście nasza pasta termoprzewodząca. Mam tu resztkę Thermal Grizzly oryginału oraz MX4, jakby nie starczyło. To na grafikę mogę, to na procesor obowiązkowo Thermal Grizzly. Dobra. A po drugie, to oczywiście po trzecie w zasadzie, to już są śrubokręty. Będzie nam potrzebny śrubokręt krzyżakowy. Mam akurat takie dwa, mam i płaski, i krzyżakowy, chociaż ten ma wymienne końcówki, chyba mam ich takich 5, plus jeszcze kolejne 5 zapasowych od drugiego takiego. Po czwarte, szpatułka od naszej pasty termoprzewodzącej, najlepiej ta od Thermal Grizzly, bo widziałem tą od Arctica MX4, tą przezroczystą, no nie, i ona nie miała tak wyprofilowanej tutaj tej końcówki tak ładnie, że tą pastę będzie bardzo ładnie rozsmarowywać, tylko było to po prostu takie pod kątem. A tutaj jest tak ładnie wyprofilowane, dlatego zalecałbym jednak tą oraz waciki do oczyszczenia starej pasty, chociaż mam nadzieję, że nie zaschła. Ale sami wiecie, jak to jest z tą pastą fabryczną w laptopach, więc dobra. Przejdźmy więc już do demontażu naszego lapka, czyli od zdjęcia pokrywy dolnej naszego palmrestu. Ze względu na to, kochani, że musimy naszego lapka obrócić do góry nogami, polecam pod niego podłożyć jako dwie kartki papieru A4 lub jakiś materiał, nawet dwa ręczniki papierowe, żeby po prostu nasz lapek się nie zarysował. Bo jak dobrze wiemy, to jest plastik, a plastik bardzo lubi się rysować. Dobra. Teraz tak naprawdę możemy już przejść do rozkręcenia naszego lapka. Aby to zrobić, musimy mieć śrubokręt płaski lub też krzyżakowy. Jak wyglądają, kochani, nasze śrubki? Tu jest lepiej niż w przypadku Asusa, ponieważ mamy tylko dwa typy. Krótkie, które trzymają cały dół, oraz długie, które są tutaj wszędzie. Także tutaj akurat jest trudno się pomylić. Jeżeli chodzi, kochani, o otwieranie, to jeżeli macie paznokcie tak jak ja, to nawet przy pomocy paznokcia możecie to zrobić. Podważamy, robimy podważenie właśnie tutaj. O! I nasza obudowa, jak widzicie, już troszeczkę puściła. I teraz możemy sobie dopomóc naszym narzędziem do otwierania. Najważniejsze, żeby znaleźć punkt zahaczenia. I teraz już jedziemy. Tutaj wzdłuż ramki. Właśnie tak jak, kochani, widzicie. Jeżeli wiecie, gdzie są rozmieszczone zatrzaski, to nie ma problemu z otwieraniem. Tutaj już przód powoli się otworzył. Nie jest otwieranie takie oczywiste jak w laptopie Asuska, że tam po prostu śrubki odkręcam i to puszcza. Tutaj jakieś zatrzaski jako takie są. To nawet mocniejsze niż w moim poprzednim Lenovo. O, dobra. Cały przód mamy podważony. Teraz, aby nie ułamać ani jednego zatrzasku i żeby się dobrze nasz lapek zamykał, musimy pojechać w taki sam sposób. O, właśnie tak jak widzicie, wzdłuż tej naszego frame. Słychać, jak zatrzaski idą. Dobra. Tutaj chyba nawet już można tak naprawdę podważyć. Tak, tylko jeszcze tutaj są zatrzaski. Uważajcie, bo żeby wam obudowa przez przypadek nie strzeliła. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Pamiętajcie o tym. Ale jednak radzę narzędziem plastikowym. Póki co. O!
puszcza ładnie. Puszcza. I właśnie taki ruch wygięcia, co nie? Albo do tyłu, albo do przodu. I słuchajcie, jak zatrzask idzie. Dobra. Teraz jest trochę trudniejsza część. Ta obudowa jest taka dość nietypowa i ona się tutaj właśnie ciągnie. I teraz tutaj musimy już podważyć naszą rączką. To jest taki trudniejszy etap, ale tego jednak nie róbcie. Najpierw zrobimy to z dwóch stron, teraz idziemy do drugiego boku. Teraz, kochani, ten ruch. I tutaj tak samo. Podważamy do końca. Tak, żebyście widzieli. O. Zatrzask po zatrzasku. I dobra. I teraz tak naprawdę trzeba, jeżeli chodzi o ściąganie pokrywy tutaj, trzeba to zrobić dość delikatnie i subtelnie, ponieważ jak wiemy, jest ona taka dość niestandardowa, no. Jeżeli chodzi o otwieranie jego, to trzeba będzie lapkę otworzyć. Jak widzimy, nasza matryca jest otwarta, ona akurat się otwiera o 180 stopni, więc to jest bardzo duże ułatwienie. Teraz ta obudowa, jak widzicie, stąd tutaj przechodzi w ten korpus i to jest troszeczkę upierdliwe, bo musimy paznokciami podważyć teraz tutaj, żeby to puściło. Trzeba to zrobić dość delikatnie, bo inaczej można coś połamać. Dobra. Pamiętajcie też, kochani, o górnej sekcji, bo tutaj są zatrzaski. Tutaj już musimy zadziałać cieńszym narzędziem. Tak jak właśnie widzicie. Ja, że zatrzaski tutaj są również. I w taki sposób jedziemy. O! Właśnie. Aż nasze porty ładnie puszczą. Ładnie tak. Voila. Tutaj, jak widzimy, zatrzaski mamy już z głowy. Teraz ta strona jeszcze. To robimy delikatnie, ponieważ te zatrzaski, mimo że to jest sprzęt typu laptop, one są dość delikatne. I teraz powinniśmy, tak naprawdę podważając od góry, móc już ściągnąć naszą obudowę. Tak jak dobrze widzimy, podważamy tutaj boczki, ponieważ zatrzaski ściągnęliśmy z boku i nasza obudowa już pięknie schodzi. To ściąganie jest bardzo skomplikowane. Jak zresztą widzicie, jest takie, można powiedzieć, laickie. Dlatego trzeba po prostu wiedzieć, gdzie zatrzaski są. I w taki sposób ściągnęliśmy naszą obudowę i mamy nasz piękny system chłodzenia. Ła! Spójrzcie tylko, widać właśnie, że tutaj mamy jeszcze siateczkę pociągniętą i ona właśnie powoduje, że nam tyle kurzu do środka nie wpada. Zobaczcie, lapek nie był praktycznie rozbierany od samego początku. I widzicie, jaki system chłodzenia jest dość czysty. O wiele ładniej to wygląda niż w Asusie, no nie? Taki właśnie brud możemy bardzo szybko zmieść naszym pędzelkiem, który nie może być otłuszczony. Nie może być właśnie w tłuszczu, tylko musi być otłuszczony. Tutaj ten brud będzie się przyklejać do tego wiatraka w jeszcze większym tempie. Też tak naprawdę z tego, co widzę, jak widzicie, te odległości są bardzo minimalne między tym i trzeba byłoby tutaj tak naprawdę właśnie zadziałać naszymi wacikami, tak to dokładnie przeczyścić. A więc dajcie mi chwilkę. Raczki nasze już są czyste, jak dobrze widzicie. A teraz się zdziwcie, jak wygląda wacik, którym to czyściłem w taki sposób. No nie? Ale tak, w przypadku tych wiatraczków nie możemy używać takiego właśnie bardziej rzadkiego pędzelka, tylko jak już taki bardzo gęsty, albo właśnie najlepiej, jak dobrze widzimy, wacikiem do uszu dokładnie to zrobić. Jest to troszkę bardziej czasochłonne, ale przynajmniej mamy pewność, że jest ok. Dobra. I teraz, kochani, przejdziemy sobie do zdjęcia systemu chłodzenia. I w tym wypadku możemy to zrobić bez utraty gwarancji, ponieważ nasza plomba gwarancyjna jest wyłącznie tutaj, na śrubce od płyty głównej, jakbyśmy ją chcieli otwierać. Ale na naszym właśnie, na naszym radiatorze, na naszym całym systemie chłodzenia, gdzie mamy, dobrze widzimy, raz, dwa, trzy,
trzy heatpipe'y ładne walnięte, bo ten jeden, jak widzimy, duży jest łączony, więc to się liczy jako jeden. To chodzenie wygląda o wiele lepiej niż w Asusie. I to nieporównywalnie, kochani. Tutaj mamy nawet ostrzeżenie, że gorąca powierzchnia, bo rzeczywiście lapek się bardzo mocno grzeje, ale to nie jest jak w przypadku Asusa, że przy przekroczeniu jakiejś temperatury on się wykrzacza, czyli po prostu gra się wyłącza albo wali bruspianie. Nie, tutaj chodzi cały czas na stało, nie ma żadnych spadków. Jest naprawdę bardzo dobrze. A jak dobrze widzimy w naszym chłodzeniu, tutaj już widać, że są włosy, więc po ściąganiu jego będziemy mieli sporo prawdopodobnie do czyszczenia. Jeszcze tak na pierwszy rzut oka tutaj, jak patrzę, to nie wygląda to wcale aż tak źle. Czy akurat, kochani, w przypadku tego lapka śrubki są na sprężynkach i pod spodem mają podkładkę, a więc one są na stałe zamontowane do tego chłodzenia. To nie jest tak jak w Asusie wykonane, tutaj jest to wykonane porządnie, a więc tym lepiej. Tak naprawdę nie musimy robić nic poza odkręceniem tego w odpowiedniej kolejności i przykręceniem tego w odpowiedniej kolejności, żeby pole, które zaznaczyliśmy na naszych śrubkach, sięgało polu, które tutaj oznaczyliśmy. I na tym się kończy nasza robota, jeżeli chodzi o montaż i demontaż naszego chłodzenia. A więc odkręcamy wszystko po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz, kochani, po dokładnym odkręceniu wszystkiego możemy ściągnąć nasze chłodzenie, łapiąc za heatpipe z jednej i z drugiej strony. Właśnie w taki sposób nasze chłodzenie ładnie zchodzi. O! A tak wygląda nasza pasta i termopady. Termopady są w dobrym stanie, ale pasta, no, chyba już troszeczkę gorszym. Chociaż powiem wam, że jest lepiej niż myślałem. Ła. A tak to, kochani, wygląda. Jak dobrze widzimy, na most PCH oczywiście pasty nie ma. I tak wygląda. To jest nasze GPU, nasz GTX 1660 Ti, ogromna jednostka w porównaniu do 1650 z mojego lapka. A tu jest nasz procesor. Teraz jak pasta wygląda tutaj? Przejdźmy czystym wacikiem. Jak widzimy, jest wyschnięta na kamień, ale można ją ściągać. Dobra, a więc na procesor nakładamy całość naszej strzykawy Arctica. I w sumie na GPU też. Bo to jest też nie lepiej, jak dobrze widzimy pod światło, jest sporo zaschniętej pasty. Mhm. Tak jak widzicie. Dobra. Jak dobrze, kochani, widzicie, w porównaniu do Asusa, tak jak mówiłem, to chłodzenie jest swoje i przede wszystkim również waży swoje. Ła, dobra. Więc tak, przeczyliśmy to, co się tutaj zgromadziło, kurz. Naszych aż czterech wywiewach łącznie. Tutaj trochę się tego nagromadziło, ale to spokojnie możemy ładnie ściągnąć w taki sposób właśnie. Tak jak dobrze widzicie, to już jest praktycznie czyściutkie. Ale ktoś już ma tego lapka, to jak widzicie, serwisowanie tego chłodzenia, no to się nie opiera tylko i wyłącznie o wymianę pasty termoprzewodzącej, ponieważ tutaj jeszcze na naszych cewkach mamy pociągnięte termopady, a więc trzeba będzie zainwestować w takie termopady. Mamy tutaj akurat takie podstawowe, siwe na V-ramach od karty graficznej i takie już te bardziej miękkie, chyba właśnie te różowe, one są właśnie na sekcjach półprzewodnikowych. Właśnie tutaj mamy cewki od naszej karty graficznej, chociaż to akurat jest sekcja zasilania procesora. Od karty graficznej znajdują się tutaj, a na tych właśnie cewkach, zarówno na procesorze, jak i na karcie graficznej, są właśnie te różowe termopady. Dobra. Dobrze, teraz, kochani, zajmiemy się ściąganiem pasty termoprzewodzącej zarówno z chłodzenia naszego procesora, jak i karty graficznej, jeżeli chodzi o nasz radiator póki co. Tutaj, jak dobrze widzimy, mamy dość zaschniętą pastę termoprzewodzącą, zresztą sami widzicie, jak to wygląda, jak się odrywa. I tutaj do zdrapywania nie możemy wziąć czegoś, co ma taki sam stopień twardości co metal, czyli przykładowo na takim pilnikiem zrobilibyśmy tutaj mnóstwo rys. Dlatego bierzemy coś, co ma mniejszy stopień twardości, jak na przykład plastik albo drewno. I w tym wypadku patyczek do lada sprawdzi się tutaj wręcz wyśmienicie przy usuwaniu takich rzeczy.
Chyba to nawet ładnie odchodzi, jak dobrze widzimy, ale potem i tak trzeba będzie to poprawić spirytusem. Dobrze. Tak właśnie myślałem, że mam spadki wydajności i się nie myliłem. Tą fabryczną pastę naprawdę nie wiadomo, jak drogi laptop by nie był, nawet jak byłby to Acer Predator za 45 tysięcy z ekranem wygiętym, to i tak zawsze pastę tą fabryczną trzeba wymienić, bo sami widzicie, co się z tym dzieje. Akurat tutaj nałożymy sobie, mam i Arctica MX4 i mam resztkę Thermal Grizzly. Mam nadzieję, że Thermal Grizzly będzie wystarczyć, jeżeli chodzi chociaż o procesor, bo te chipy są ogromne, jeżeli chodzi o procesor i grafikę. Zresztą sami widzicie, jakie BGA to jest potężne w porównaniu do miniaturek, które były w tym naszym Asusku. Także tutaj już się nie bawimy w rzeczy na zasadzie gorsze, lepsze, najlepsze. Tutaj już są, można powiedzieć, takie rzeczy dość high-endowe. I to widać. Dobra, bo Intel 10 generacji, no sami widzicie, jak to wygląda. Okej, okay. A więc tak, teraz w sumie może jeszcze rdzenie byśmy wyczyścili, chociaż tam akurat już tylko i wyłącznie wacik wchodzi w grę, chociaż drewno wciąż ma mniejszy stopień twardości od krzemu. Ale dobra, tutaj spirytus acylowy, trochę tu, trochę tu. Tak, już jest prawie czyściutko, dobra. Więc tak, z tej strony to już było na tyle. Tutaj gdzieniegdzie kłaczki zostały po tych bocikach. Trzeba już rączką usunąć, dobra. Więc tak. To już jest tak w skrócie zrobione. Teraz się bierzemy za czyszczenie chłodzenia naszego... Zaczyszczenie tak naprawdę naszego procesora oraz grafiki, czyli czyszczenia naszych dwóch chipów BGA. W tym momencie można powiedzieć idealnie, to widzicie. Jak widzicie, są one nieco te dwa chipy BGA, można powiedzieć, całe zalepione już stwardniałą pastą. Na szczęście możemy ją łatwo usunąć. O tak o. Bardzo ładnie się wykrusza, jak widzicie. Dobra. O, nie musieliśmy praktycznie nic zrobić, już sama odpada, ale to, że twardnieje, to ta pasta mi się nie podoba. Kupiłbym chyba drugiego Thermal Grizzly, żeby mi starczyło i na to, bo ta porcja, co mam, starczy mi co najwyżej na procesor, a to jest priorytet. Na dość drogim sprzęcie pracujemy. Teraz pozostała nam karta graficzna, więc nowy wacik, oczywiście nie ten sam. Ok, teraz ściągnę resztki, właśnie te tutaj, które są pokruszone dookoła, i na czyściutko pucujemy. Jak widzimy, rdzenie już są piękne i możemy nakładać na nią, na nie w zasadzie. Zaczynamy oczywiście od naszego procesora. Póki co pastę Thermal Grizzly Chironaut, 4 gramy tego było, a teraz jest chyba 1. Zobaczymy, czy będzie starczyć. Oby starczył. To jest
teraz, kochani, uważnie i powoli naprowadzamy to, co w tej strzykawce jeszcze zostało. Dobra. A więc zobaczymy, co jeszcze resztki tego, co zostało w tej strzykawce. Thermal Grizzly. Już chyba więcej z tego nie wyciśniemy. Bo już dociskam tą strzykawkę tak bardzo, jak się tylko da. Udało nam się takiego ogromnego gluta zagospodarować z tego, co zostało z tej strzykawki. Chyba będzie starczyć, zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądać po rozsmarowaniu szpatułką. Można powiedzieć, że chyba starczyło na styk na procesor. To się potem przykryje. Oczywiście. Tej pasty jest dużo, być nie musi. Ten gram chyba 1, czy tam nawet 0,7 grama, co było w tej strzykawce, starczyło na styk, bo już wcześniej używałem jej. A teraz nakładamy na naszą kartę graficzną Arctica MX4. Dobra. A więc tak. Tutaj już troszeczkę więcej, bo jak widzimy, ten rdzeń jest o wiele większy. Mamy tutaj, jak widzimy, jeszcze 1 gram w strzykawce, a więc starczy to na styk. Ten napęd jest dość solidnie wykonany, co wam pokażę, jak skończymy. Ale dobra, póki co machniemy od takiego sporego gluta w tej szerokości. Właśnie nienawidzę tej pasty, bo widzicie, tutaj jest bardziej rzadkie, a tutaj jest gęste. Teraz to z tym będzie musiało się wymieszać, rany. Dlatego za tą pastą, za Arcticiem nie przepadam naprawdę, bo takie niespodzianki czasem się dzieją. Jest to pasta o dobrych parametrach, no ale kurczę, to jest już prawie olej. Tego MX-a boję się w jakikolwiek sposób jeszcze daje, bo zobaczcie, jakie to jest. To jest takie na wpół wodniste, wpół gęste. To jest taka dosłownie maź. To nie przypomina w ogóle pasty, tylko właśnie taką bardziej maź. Mimo tego, że rozsmarowałem, to jeszcze tutaj damy fragment na środku tego i dobra. Dobra, kochani, i tak sfinalizowaliśmy to. Jednak procesorek, jak dobrze widzicie, zrobiliśmy tak pół na pół. Dosłownie biało-szary. To jest przykryty MX. To jest przykryty właśnie Thermal Grizzly MX4. To się zresztą połączy, jak się przygniecie, a więc zobaczymy, jaka z tego mieszanka termiczna wyniknie. I pamiętajcie, że wszystko robimy oczywiście na odłączonym konektorze od baterii. Bateria w życiu nie może być podłączona, jedynie może być włożona ta od BIOS-u. Ale ta nasza główna musi być odłączona, już nic nie mówiąc o zasilaczu. Jeżeli ktoś robi to na podłączonym zasilaczu, to jest niezłym ryzykantem. A teraz przyszedł czas na zakładanie tak naprawdę naszego chłodzenia, kochani. Taki kadr chyba będzie najlepszy. I nakładamy, tak jak mówiłem. Tutaj pady są wyczyszczone i od procesora, i od grafiki. I nakładamy właśnie w taki sposób. Pamiętamy, gdzie były gwinty, oczywiście. I przykładamy, żeby nie musiały rdzenie naszych podzespołów, że tak powiedzmy, przesuwać się, tylko żeby to już weszło i ładnie było spasowane właśnie w taki sposób. Dobrze. Teraz możemy zacząć przykręcanie tak naprawdę tego wszystkiego, więc bierzemy śrubokręcik i zaczynamy od jedyneczki, która jest tutaj. I jak widzimy, mamy tutaj właśnie na tej śrubce ciemny pasek, który wcześniej zrobiliśmy.
Teraz idealnie to widać i musi on natrafić na to miejsce zaznaczone tutaj. Tak, w taki sposób dojdziemy do tego, jak to było. I idealnie natrafia na styk. Dokładnie na to miejsce. Dalej śrubka nie idzie, także one są zabezpieczone przed przekręcaniem, co jest bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. To była pierwsza. Teraz szukamy dwójeczki. I wszystko pięknie zrobione. Teraz już czeka nas najgorsze, czyli nakładanie tej obudowy, chociaż zdejmowanie tak naprawdę jest najgorsze, bo te zatrzaski się nie wyrabiają jak w przypadku innych konstrukcji Lenovo. Tylko tutaj jednak jest pewna specyfika tego. Teraz nasze złącze bateryjne musimy oczywiście podłączyć. Musimy podłączyć naszą baterię pod nasz port. Właśnie tak, tak wygląda prawidłowo podłączona bateria pod port. Tutaj te zaciski muszą dojść do końca, jest idealnie w tym momencie. Nie może być tutaj żadnych zagięć na kablach, muszą one iść w taki sposób, jak właśnie idą. Żeby tutaj nie było żadnych interferencji niepotrzebnych, nakładających się na siebie. I dobra. I jest dobrze. Teraz zakładamy naszą obudowę, co już będzie łatwiejsze niż jej zdejmowanie. Na szczęście. Jeżeli chodzi o jej nakładanie, kochani, to wiedzcie, że z tyłu mamy porty i o dziwo najpierw porty muszą właśnie wejść w taki oto sposób. O! Jak dobrze widzimy, tak to właśnie powinno prawidłowo wyglądać. Jeśli porty już weszły, to możemy dalej, to możemy nasze zatrzaski już na spokojnie zatrzasnąć właśnie od tej strony. I voilà, wszystko tutaj jest ładnie, jak dobrze widzimy. Porty USB, nic tutaj nie wystaje, RJ-ka też jest na to podłączenia, plastiki są dobrze spasowane. I dobra, i tak naprawdę cięższą robotę mamy już z głowy. Teraz dociskamy te boki, bardzo ładnie zatrzaski wchodzą, nic nie jest połamane, bo zrobiliśmy to ostrożnie. A więc nie będziemy mieli tutaj żadnych problemów z wyłamującymi się plastikami i tak dalej. Tutaj tak samo, zobaczcie, voilà, pięknie. Pięknie. Świetnie, super. Teraz z tej strony. Idealnie. Świetnie. Po prostu kocham te zatrzaski, jakie słyszę. Tutaj, teraz. Voilà. I już zrobiona. Prawa, lewa strona. Widzicie, kochani? Teraz tylko został przód. I voilà. Hop. Ale to już naprawdę leciutko nachodzi. I w taki sposób mamy właśnie z już całość tak naprawdę ładnie spasowaną. Nie było tak trudno, co nie? Gorzej z samym otwieraniem. Tam co niektórzy co robili to siłą, może się zdarzyć, że się powyłamuje te właśnie boczne kratki. Dlatego trzeba to robić bardzo ostrożnie. Dobra, i teraz tak naprawdę pozostało nam to wszystko skręcić. A śrubki mam tutaj na śrubokręcie. I pamiętajcie, malutkie tutaj, a reszta zwykłymi. I tak to w sumie by było na tyle. Tak. A więc biorę się do skręcania. Przeciutko, kochani, bardzo ładnie skręciliśmy. I w sumie tak naprawdę możemy już przejść do uruchomienia i zobaczymy, jaka będzie temperatura. I ciekawe, czy po wyjęciu baterii, tak jak w niektórych laptopach Lenovo, będzie potrzebna procedura podłączenia zasilacza, żeby go odpalić. Ale chyba bateria już zaliczyła troszeczkę cykli, więc nie powinno być tego, ale zobaczymy, bo tak kiedyś było z laptopami Lenovo z serii Yoga oraz Ideapadów. A więc okej. Dobra, kochani, a więc chwila prawdy. Chyba sobie nawet przywrócił domyślne ustawienia BIOS-u, bo zostawiłem go w trybie energooszczędnym, a się odpalił w trybie normalnym. Tak wygląda to, jakby główna bateria była też za BIOS odpowiedzialna. Ale jest cisza. I przełączmy go w tryb oszczędzania energii. Tak, przywrócił sobie ustawienia BIOS-u, bo ja nawet się ustawił ekran powitalny, że tak powiedzmy, jak widzimy, nawet my mamy tutaj dobór możliwości pod nasz sprzęt. Gry, rozrywka, technologia, wiadomości regionalne, no nie, no dobra. Głównie te gry, technologia, polityka, sztuka, sport, nowości. To sobie zaznaczmy i gotowe. I dobra.
W każdym razie tak to wygląda. Tryb jest cichy, zaraz trzeba będzie skombinować chyba program do informacji o tym, o temperaturze, bo stąd nie uzyskamy info. Ale w wydajności powiem wam, że GTX ma teraz 40 stopni. Tak na pulpicie, dosłownie przy niczym. I wentylatory są cichutko. Żaden nie chodzi. Ani od procesora, ani od grafiki. No, także tak to wygląda. W każdym razie nasz procesor w tym momencie jest w trybie oszczędzania energii, bo jak widzimy, nawet 1 V nie ciągnie, tylko 0,806 i skacze. Bo jesteśmy w tej chwili na baterii, a więc temperatura, jak wiadomo, jest zaniżona. No, i tak o wiele lepiej. I jak dobrze widzimy, mamy tutaj 40 stopni. Tak naprawdę na czym uruchomionym? Z aplikacją Lenovo Vantage, no dobra, już bez niej. Jeszcze Chrome chodzi w tle, on tu ciągnie energię i dobra. I tak można w skrócie powiedzieć, że na pulpicie mamy teraz po wymianie pasty 39-38 stopni. Dochodzi do 40, a więc jest bardzo ładnie. Jest temperatura identyczna praktycznie jak naszej karty graficznej. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że jeden z heatpipe'ów przechodzi i przez to i przez to. No, NVIDIA jest teraz 41, bo procesor troszeczkę złapał nieco większą temperaturkę. Ale jest bardzo ładnie. Tylko tak właśnie nie wiem, czy na tym GTX-ie przypadkiem nie jest troszeczkę za wysoka temperatura, jeżeli chodzi o taki tryb czuwania. Ale chyba jest w porządku. Jest bardzo w porządku, bo jak widzicie 37, 38, 37, 38, 37, bardzo ładnie. A pamiętajmy, że to jest Intel Core i7-10750H, także to nie jest energooszczędny procesor i jak na ten procesor temperatury na pulpicie są bardzo w porządku. Teoretycznie można tak samo powiedzieć o karcie graficznej. Wiadomo, ja na 1050 Ti, która ma swój osobny radiator i 2 wentylatory, mam na pulpicie 25 stopni na moim kompie, ale to jest wiadomo co innego, że nie jest wspólny radiator i te temperatury nie oscylują tak jak tutaj ze sobą tak naprawdę, tylko to jest zupełnie ma pojedyncze chłodzenie karty graficznej. Tutaj jest chłodzenie karty graficznej i procesora zrobione na tym samym, a więc teoretycznie jest bardzo w porządku. Można powiedzieć, jak na procesor 6-rdzeniowy, 12-wątkowy, 35 stopni, 36 teraz na pulpicie, to temperatury są wręcz idealne, bardzo mi się podobają. Dobra, kochani, opłacało się wymieniać pastę termoprzewodzącą. Jakbyście mnie zapytali, czy było warto, oczywiście, że było warto, bo nasz sprzęt będzie teraz pracować o wiele ciszej i przede wszystkim wydajniej, tak? Tą fabryczną pastę zawsze, tak, po roku, najlepiej pół roku takiego mocniejszego użytkowania zawsze radzę wymienić. To jest taka zasada. Nie wiadomo, jaki to by nie był laptop. Czy by kosztował 2000, czy 10 tysięcy, tą pastę zawsze wymieniajcie. No chyba, że kupujecie jakiś laptop energooszczędny i nie wykorzystujecie go jakoś, tylko co najwyżej Office, na tym chodzi i Excel, tak? No to na takim pasta się nie wypali szybko, ale jeżeli gracie na tym, jak na mojej maszynce, przykładowo Cyberpunka i w takie inne, bardziej wymagające rzeczy jak GTA 5, no to wtedy pastę od razu wymieniajcie po kupnie sprzętu. Cokolwiek by nie było, znaczy dobra, no, ta fabryczna troszeczkę wytrzyma, wiadomo, tam pół roku na pewno, ale potem ona twardnieje, no i zakładajcie Thermal Grizzly, jeżeli sprzęt jest wysokiej klasy lub taki high-endowy właśnie jak ten lapek, no to właśnie taka pasta powinna tutaj mieć miejsce. Oczywiście, kochani, nie mogło zabraknąć również testu temperatury przy pełnym obciążeniu praktycznie. I co my tutaj mamy odpalonego? Cyberpunka na ustawieniach Ultra, który cały czas chodzi w tle, nie jest spausowany i przy takim właśnie obciążeniu mamy na niektórych rdzeniach, jak widzimy, 70 dochodzi do 80, nie przekracza 85 stopni, gdzie niegdzie 86, ale do 90 jeszcze ani razu nie doszło, a więc jest bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o kartę graficzną, która jak widzicie jest dodatkowo tutaj, ma odpalone przetaktowanie i jest podkręcona w programie Lenovo Vantage o te plus 200 MHz, no to na niej otóż już jest 79 stopni 80, dochodzi do 80, 82 maksymalnie, ale nie przekracza, więc widzimy, termicznie jest bardzo spoko przy maksymalnym obciążeniu w trakcie, kiedy gramy w Cyberpunka.
I Cyberpunk, o dziwo, po wymianie pasty mam wrażenie, że o wiele płynniej chodzi to wszystko. Jesteśmy na ustawieniach praktycznie ultra bez ray tracingu. Co prawda ta karta obsłuży, ale no niestety nie natywnie. Tylko tak, można powiedzieć, podstawowo, ale poza tym jest jak najbardziej w porządku. Różnica jest odczuwalna z przed wymianą, a po wymianie. Zresztą sami widzicie, nie muszę tak naprawdę nic mówić. Temperatury są naprawdę teraz bardzo w porządku. Tutaj przy maksymalnym obciążeniu, jak widzimy, 78 stopni na karcie graficznej, 89 różnie, tak skacze. Max do 80-82. A więc nie jest źle, bo nie przekracza tych wartości w porównaniu do Asusa, który prawdopodobnie już by miał 95 stopni na jednym heatpipe, no to co się dziwić. I to było, kochani, ode mnie na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!